Jesteśmy na Olkuskim Rynku, w tle kamienica numer 23, na tyłach których jest zasypane wejście do piwnicy, w której nie był nikt, jak mówią właściciele, właścicielka od 30, 40, może nawet więcej lat. Czyli mówi pani, że tutaj do tej piwnicy przez 30 lat co najmniej nikt nie wchodził, tak? Albo więcej. Albo więcej. I ona została zasypana z powodów bezpieczeństwa, tak? Tylko. Tylko, żeby bracia tam nie wchodzili. No, żeby nie wiem, no bo dochodzili do wieży ciśnienia, można było pod sam kościół dojść. Mhm. A jeszcze oprócz tego to z kolegami wchodzili, nie tak, żeby sami we dwoje, tylko tam ich szło 5-6. I rodzice po prostu się bali, że im się coś stanie, tak? No, że ich zasypa. Jest taka legenda o kobiecie, która na Olkuskim Rynku zapadła się razem z butelkami wódki, które niosła w worku na plecach. I to właśnie przed tą kamienicą, co potwierdziła nam właścicielka. Zdarzyło się to prawdopodobnie w latach 60. Kobieta niosła sobie wódkę, prawdopodobnie gdzieś kupioną pokątnie na jakieś wesele czy coś w tym stylu. Oczywiście zapadła się z tą wódką. Żadna flaszka jej się nie zbiła, także... Opatrzność nad nią czuwała. Nie, bo myśmy przedtem zrozumieli, że pani mówiła, że to było zasypane tam od strony od przodu, od rynku. Od czyli przodu jest zasypane tam, gdzie ta kobieta wpadła. Ta z tymi butelkami wódki tak, na plecach. Tak, no? Co mówiłam. To tam było zasypane, przyjechała ciężarówka z piachem i tam jest zasypane. Ale to wejście było zasypane po to, żeby tędy nie wchodzili. No. Ale ja ci powiem. Tacy ludzie w Korei tak kończą. To jest tak zwane renesansowe wykształcenie. Nie dość, że jest w głowie, jest i w ręku. Pani do głowy. Jeszcze nie mamy. Jeszcze. I jak nam zapewnia właścicielka kamienicy, wyszła dopiero na tyłach budynku. Właśnie przez to wejście, które jest zasypane. A zasypano je, ponieważ rodzeństwo właścicielki, bracia łyczakowscy, wchodzili do tych piwnic i według opowieści rodzinnych dochodzili podobno aż do ratusza. A ponoć nawet była droga prowadząca, podziemna droga prowadząca do kościoła. No, chcielibyśmy się o tym przekonać, ponieważ no, byłoby to sensacyjne odkrycie. Zasypanie piwnicy spowodowało odcięcie tych przejść. A ponieważ doniesienie można dostać, będziemy musieli kopać. Olger, weź mu pociągnij ten Boże, kabel. Ani rodzice moi nie przypuszczali, że kiedy będzie się grzebał do piwnicy ktoś. Śmierdzi? Śmierdzi strasznie. Musimy uważać na to, co mówimy, ponieważ tutaj co chwila przemykają jacyś archeolodzy. A ostatnio, kiedy kolega Rozmus kręcił zdjęcie na ulicy Basztowej, jeden z kamieniarzy podniósł się i spytał go takim dosyć ostrym tonem, czy ma zgodę na fotografowanie miejsca budowy. Także, proszę Państwa, wracają stare dobre czasy, kiedy wszędzie widniały znaki w rodzaju zakaz fotografowania. Na jakichś takich kładkach rozwalających się nad torami, na jakichś budowach kiosku w ruchu. Zapała też był nie można, bo komina... Tak, kominów nie można było fotografować, zakładów pracy, w ogóle wszystko to było doskonale fotografowane z satelitów, ale nie można było tego fotografować na miejscu. No, piwnica jest bardzo ciekawa. Widać, że nikt w niej nie był od kilkudziesięciu lat, co najmniej. Jak widać, zachowały się kadzie betonowe, czy betonowe, one są murowane z cegły, otynkowane, w całkiem jeszcze niezłym stanie, te, w których rodzina Lesmanów przed wojną trzymała jaja. Podobno kupowali je latem, kiedy były tanie, a trzymali je w wapnie, to były tak zwane jaja wapienne i sprzedawali przed świętami Bożego Narodzenia. No i wtedy oczywiście z dużym przebiciem zyskiwali na tym trochę pieniędzy. Piwnica jest kolebkowa, ale bardzo zniszczona. Ściany są pokryte pleśnią. Widać, że tutaj zbiera się wilgoć. Nie było, powietrze nie mogło tutaj krążyć, więc ta piwnica jest strasznie zakiszona. W bocznej piwnicy widzimy, że odpadła część stropu. Cegły tutaj, kamienie się tutaj pękają, odpadają, także to bardzo niebezpieczne jest to miejsce i obawiam się, że
może nastąpić katastrofa budowlana i to się może wszystko zawalić łącznie z tym stropem. Lepiej nie ryzykować. Przejście pod rynek jest zasypane. Widać, że to było wejście do przedproży. Być może jest tam ten korytarz prowadzący do wieży ciśnieni do kościoła, tak jak opowieść rodzinna tutaj właścicieli mówi, ale no niestety nie mamy dostępu, nie ma możliwości. Trudno też pokusić się na odkopywanie tego przejścia, ponieważ chodnik być może mógłby się zapaść na kopiących, także no, prawdopodobnie trzeba będzie poczekać na prace budowlane przy północnej pierzei. Może wtedy, jak się odsłoni ten zdejmie bruk, to może wtedy odsłonią się te przejścia. Miejmy taką nadzieję, że uda się do nich dotrzeć. Ta-da! I tu na wprost, i tam w prawej stronie. No, aleście się obrudzili. Skąd przybywasz, miły gościu? Ze światła. Z ziemi i ze światła. Co, jakie wnioski? Kopiemy się tam dalej, nie? Pod rynek. Już wam się odechciało kopania, czy jeszcze nie? No, tam jest zasypane przejście prowadzące w stronę rynku. No, kolosalna tak. Robota, to. Żeby dalej kopać pod rynek. Proszę? To prawdopodobnie trzeba by zdejmować tą... A może jak oni będą kładli te kanalizacje czy coś, to wtedy... No oni będą chcieli go odkopać, bo tam jest wszystko rozkładane po strop. Ta piwnica, czyli ten przeproszę. No. No by się zawalił z tym, nie? Tam jakieś dechy w ogóle są zapadnięte. Proszę pana, teraz... Pociągnijcie, Jurek, weź pociągnij kabel. Ona, ta baba wjechała na takim jednym tym płycie. Płycie, no to mówiła pani. Tak, elegancko se wjechała, jak windą. No tam tak wygląda, że tam nie ma. Bo jest dziura właśnie taka na wielkości płyty takiej. Tak, dosyć duża płyta. Jest zabezpieczona teraz jakimiś deskami. Deski. No może wtedy jak już wie pan za sobie wyszedł, to ktoś musiał tam to oglądać. Ja tylko pamiętam jak ta baba wychodziła i bardzo się sumitowała, że ona na wesele wódkę kupiła. Ale to jest prawie to, że się rano nie zbiła ta flaszka. No. W tamtych czasach to strasza baba wychodziła. No to lat do tyłu. Ona, wie pan, jeszcze jak te kobiety chodziły na targ, taki, nie wiem, czy pan pamięta, bo pan młody jest, ale z takimi chustkami i kosze na plecach. I ona kupiła wódkę, powiedziała, że to później, jak wyszła z tej piwnicy, że to na wesele. Ale mówi, myślała, że ją diabli już do piekła za tą wódkę biorą. I to mówiłaś, że wleciała? Tak, i tędy wychodziła. Słoneczko. Ona po prostu, wie pan, na tym jednej płycie wjechała. Z grzybów się dezynfekuję, bo byłem w piwnicach. Nie wiem, co nawciągałem. I muszę przepić to. Zdezynfekować. A chcesz, Kasiu, masz. Jesteśmy. Wchodzimy do piwnic kamienicy numer 12 przy Otkuskim Rynku. To należy do państwa Tomsiów. Przypuszczamy, że kamienica może być z późniejszego okresu, zwłaszcza jej piwnice. Nie tak jak w przypadku Pierzei Północnej, gdzie większość piwnic jest datowana na XIV wiek. W tym przypadku możliwe, że jest to XVI-XVII wiek dopiero. Ale piwnice są obszerne i dzięki gościnności gospodarzy możemy zajrzeć do nich jako pierwsi. Także zapraszamy. Nie. Tutaj ładne są sklepienia. Właśnie. Widać, że to jest otynkowane. To troszeczkę tynk przeszkadza w odczytywaniu murów, ale sklepienie jest bardzo ładne. Widać, tutaj są zbite tynki akurat, albo nie było zatynkowane w każdym razie. Po lewej stronie prawdopodobnie mamy całą ścianę w parczewskim piaskowcu. Całkowicie inny wątek ściany. Po drugiej stronie inny materiał budowlany, wapień. Najprawdopodobniej tam to jest zasypany grunt. Bo tutaj, jak remont był przeprowadzony w latach 80., to był tutaj gdzieś mur posadowiony na gruzie. Na gruzie. Możliwe, że to jest ta ścianka zamykająca do przejścia do następnej piwnicy. Bo zresztą to, co tam jest, to jeżeli jest, to jest zasypane całe gruzem. No chyba takie technologie, jako historycy, może powiedzieć, ktoś
zwali poprzedni budynek, wygodnie było wsypać do piwnic, piwnice go nie interesowały i później budował dom. No to było tańsze. No. Po co by było wszystko wybudować? Przecież ten gruz nie był z zawalenia się piwnic, tylko rozklepienia. Tak, tak, oczywiście. A pan jest przykładem osoby prywatnej, która chciała wpisać swój obiekt do rejestru zabytków. Odmówiono panu? Tak. Z jakiego powodu? Kamienica straciła znamiona zabytkowości. A jak się ustosunkowano do piwnic, które niewątpliwie są historyczne? Piwnice oglądano. I to stwierdzenie uogólniono również do piwnic. To, ale wymiana zdań, wymiana informacji była tylko telefoniczna.